Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry Hellpoint. My jesteśmy po pokonaniu tego boga Underworld i teraz otworzył nam się tutaj nowy bridge, z którym to mam w planach się synchronizować i transportować się. Kazali nam do Embassy, ale nie wiem, najpierw chyba pójdę do obserwatorium, pogadać z architektem, bo ja tam teoretycznie robiłem dla niego jakiegoś questa, ale chyba nie do końca on mi się udał. Prawdopodobnie może nawet w międzyczasie jakoś go zepsułem. Więc chyba mimo wszystko będzie trzeba wrócić do tego Embassy. Tylko nie wiem, tam były jakieś napisy, gdzie trzeba wrócić i po co i dlaczego, ale ja niespecjalnie dałem radę je przeczytać, bo jakoś się skupiłem na czym innym totalnie. Dobra, zagadajmy do niego. What news you have done? Remind me what needs to be done. Promusz moczyć. The author did mention that he was sick. Ateliers, I will let you know if I find anything. Promusz moczyć. Nie chuj marowy. Promusz moczyć. Żemuj marszczurak, deszcz, odchodź. Dobra, ten quest faktycznie jest zbyt skomplikowany, z tego co pamiętam. Tu go zabiłem i teraz tak. 110% of data gathered, czyli gathered, czyli zdobyto 110% informacji. Your dedication is appreciated, but you are outperforming yourself. Okej. And we cannot take any more risk with the invaluable data you are carrying. Please report back to Embassy where we first met as soon as possible. Okej. Dobra, czyli musimy wrócić do miejsca, w którym gadaliśmy ostatnio z autorem, tak żeby przekazać mu te niezbędne informacje. A gdzie to było? Data requirement met. Granting access to the high ateliers. O! Patrzcie, kurczę, w Embassy była jakaś winda. Well done, we can finally meet. Czyli jedziemy chyba na spotkanie z autorem, czyli chyba szefem szefów. Actions 11111. Zawsze mnie zastanawiają te liczby, które oni tutaj actions dają. Czemu to takie dziwne? Dobra, co możemy tutaj zjechać na dół? Okej. Ja nie chcę zjeżdżać na dół. High Ateliers. Dobra, tutaj sobie ustabilizujmy bridge. I oczywiście się z nim połączmy. Okej, no i mamy 113%. Zobaczmy, co to jest to High Ateliers. Inspect. Through chaos we shape everything. We must die so that the new man can rise. To jest to samo. Kurde, ta miejscówka to jest wręcz oślepiająca, tak tu jest jasno. Strasznie jasno. Access denied. Okej. Ale za to tutaj możemy wejść. Czego jest tak jasno? Incelium Rod. Czekajcie, ja spróbuję może zmniejszyć jasność, bo pamiętam, że graliśmy na 2.0. Specjalnie na tą miejscówkę obniżę do 0.8, żeby nam oczu po prostu nie wypaliło. No, taka jasność to też nie jest dobra. Aha, i tu można jeszcze po prostu pobiec sobie na górę. Oj! O-o. Tu się pojawił jakiś gostek. Co to jest? Tu mi się pojawił jakiś gościu, a ja od niego uciekłem po płochu, ale nie ma innej ścieżki. Myślałem, że tutaj na dole jest jakaś ścieżka. Tu się nie wchodzi. No musimy się chyba z tym gościem bić. Cwany, kurde, nie? Jakiś wyglądał jak... jakoś inaczej. Nie jak taki zwykły NPS, tylko jakby, nie wiem, jakaś inwazja innego gracza. Ale to chyba nie był jakiś invade. Dobra, widzę, że tutaj będzie trzeba chyba ten most uruchomić z poziomu tego pomieszczenia. Na pewno możemy sobie otworzyć skrót. A, nie bardzo. Kalerka. Może to. Odpalił się most. Ateliers lapki. I Materials Pressure Motor. Dobra, czyli teraz będziemy mogli chyba używać tych drzwi wszystkich. A jaki to tytuł, powiedz, Słowianin? Bo miałeś napisać ostatnio o jakimś tytule na Discordzie, na kanale testujemy i nie napisałeś. Widzisz, to tak, kurde, piszesz dużo, a te Artillery OTX, o kurde, to jest chyba ta spluwa tego bossa. Dużo piszesz, dużo proponujesz, a jak proszę cię, żebyś to wrzucił później na Discorda albo nagrał życzenia dla Red Queen, to już nie bardzo. Także jak masz jakąś grę do zaproponowania... Ej, tam przedmiot jest. O kurde, cały set architekta leżał sobie za tymi beczkami. W życiu mi się nie spodziewał. Może wcześniej też coś było i pominąłem, bo się odsuwałem od tych beczek jak najdalej. O, pominąłem. Niewiele. A jeszcze wcześniej? Nie. Patrzcie, też mam. Kurde. To przez to Material Melekonduktor. To przez to, że tutaj było tak jasno, wiecie? Chyba nie widziałem po prostu. No to wejdź na Discorda i poleć to na kanale do gier do przetestowania. Ja nie będę o tym pamiętał, także no możesz o tym pisać teraz na czacie, ale co mi z tego, jak ja po streamie nie będę o tym pamiętać. A tak jak napiszesz tam, to zawsze tą grę jestem w stanie sprawdzić, zobaczyć, czy ona mi się będzie podobać i czy jest sens w ogóle w to iść. Ale ostatnio znowu dostałem chyba ze 40 kluczy do przetestowania, także teoretycznie w sumie nic nie powinienem innego robić, tylko testować. O, patrzcie co znaleźliśmy. Mamy ten sprzęt EVA Stamina Module, który pozwoli nam podróżować w kosmosie. No i co? Nic? Nic więcej? No dobra, to biegniemy wcisnąć guzioka. No ja tak mam. Ja jak już się przyczepię do czegoś, to już na amen. Ciężko później mnie od tego odwieść. Dobra, co to za miejscowa? Czy to jest ten autor? Może to jakiś final boss jest, słuchajcie. Dobra, nie będziemy na razie do niego iść, bo boję się, że to jest final boss i nam się gra skończy. A ja jeszcze nie byłem przecież w kosmosie. Zanim z nim pogadamy, to sprawdźmy, co jest nam potrzebne, żeby do tego kosmosu się dostać. To dziś był sprzęt chyba do robienia. Aha. Process Print Model i tutaj chcemy EVA Outfit Helmet, Incelium Particles, dobra, EVA Outfit Chest, Incelium Particles. Czego mnie cofa do samego początku? Outfit Gloves, też Particles, Legs, też Particles. Ok, ile? 300 potrzebne jest, czyli 300 plus 300 to jest 600 plus 450 to jest 1050. Plus 250 to jest 1300. 1300 Incelium Particles potrzebujemy. Raw Incelium. Carbon Scraps. Kurde, Incelium Rod. Okej, 6100. Myślę, że wystarczy, co nie? Print Model. I teraz EVA Outfit Helmet. O! Co jest? EVA Outfit Helmet. A, trójkątem jest Craft. Dobra. Remove. Helmet już mamy. Teraz chest. Mamy. Gloves. I legs. Dobra. Przy okazji, jak już mamy tych Incelium Particles tak dużo, sprawdźmy, czy nie ma tu jakiejś nowej broni. Architekt, Restored Warrior Shield, Patch Conductor, Warrior Saber mamy. Officer's Glaive, okej, to jest ta broń, której używam teraz, Officer's Glaive. Zobaczmy to Warrior Saber. Material alumina, żeby stworzyć to Shredding Saber potrzebujemy aluminy. Alumina, z czego to może się robić? Nie wiadomo. Z takich rzeczy? Raczej nie. EVA, Stamina. Zobaczmy. Nie. Incelium, Carbon. To się pewnie tworzy. Okej. Tylko teraz pytanie. Chyba, że jeszcze gdzieś tutaj jest. Nie. Back. Patrzę, czy ja nie mam tej broni, bo było przekomicznie, jakbym ją stworzył, a ją mam w ekwipunku. Warrior. Wasteland Saber, bardzo podobne z wyglądu, ale to nie jest to samo. Linked Espadon. Dużo powera. Okej. Dobra, zostaniemy przy tej broni. W końcu pokonałem nią jakiegoś tam mistrza mistrzów, boga Underworld, więc chyba nie ma co. Dobra, i idźmy w to EVA. Zobaczmy. To miał być skafander kosmiczny. Zobaczmy, czy faktycznie jest taki. No i zgadza się. Zobaczcie, że pod paskiem staminy pojawiło nam się O2, czyli tlen. W związku z tym mamy teraz czym oddychać. Ale zobaczcie, że niestety nie jestem w stanie w tym skakać. Mogę atakować, ale nie mogę skakać. No dobra. Elegancko. Więc teraz tylko muszę sobie przypomnieć, gdzie było to wyjście w kosmos. No właśnie, jak sobie to przypomnieć? Tutaj trzeba pójść. Proszę bardzo. Który to tak syczy? A ty. Dobra. Uj. Okej. Carbon scraps. Tam chyba będzie bezpieczniej zbiec niż zeskakiwać. Okej, trudno. Pozwolę sobie uleczyć się, żeby nie dać plamy. Bo tutaj... Sporo za nami biegania. Teraz tutaj. I tu się jedzie bodajże. A, okej. Okay. Chyba już powinienem nałożyć ten nasz siód. I zaraz chyba zginę. Okej. Okay. Ewa jest. Jest. Mamy to. Ciężko się w tym porusza. Nie jest taka długa. Nie jest taka długa ta gra, powiem szczerze. No ile? Ja z niej teraz chyba 23 odcinki już zmontowałem. Więc na dzisiejszym streamie dosłownie ile tam zmontujemy? Kilka. One small step. Dostaliśmy trofeum. Niestety chyba daleko nie ujdę, wiecie? Moja postać ma za mało siły. I przez to, że ma za mało siły, to nie mogę skakać. I przez to, że nie mogę skakać, to nie przeskoczę już pierwszej krawędzi. Ale beznadzieja. Okej, czekajcie, zobaczę. Jak to wygląda pod kątem statystyk? Bo ja nie mogę prawdopodobnie skakać, bo jestem za bardzo obciążony. Load 112%. Więc będziemy musieli się tutaj chyba posilić body module. Taki, który pozwoli nam więcej nosić rzeczy. Dobra. Ok, i teraz już mamy obciążenie 77% z tego co pamiętam. 76 nawet procent. No i teraz już się uda. Ale byśmy się nagrali, co nie? Ok. Broken Eva, zobaczcie, kolejny, dostaliśmy kolejny ten sprzęt. Nie wiem dlaczego, chyba dwa mi będą niepotrzebne. I też jakieś dziwne jest to miejsce, tak jakby... Jakbym tutaj wylazł gdzieś bokiem, gdzieś... Nie wiem w ogóle. Już ja nie będę po tych belkach teraz chyba skakał, no bo jak? Tak sobie to rozkminiłem. No nie, przecież tutaj z belki na belkę to w ogóle nie ma szansy. Dobra. O kurde. Ojojoj, nie, nie, nie. Okej. Stresująca jest ta podróż w kosmosie, powiem wam. Jeden fałszywy krok i spadamy w czeluści nieznane. Dobra, tam jest jakiś przedmiot, więc po niego biegniemy. Ciekaw też jestem, czy tutaj w kosmosie będą jacyś przeciwnicy. Bo co tu może przeżyć tak naprawdę? Chociaż w sumie to wszystko, co tutaj nas spotyka na tej stacji, to są jacyś kosmici, więc oni prawdopodobnie mogą sobie poradzić w takich warunkach. Po prostu też chodzi mi o to, żeby zwiedzić tą lokację. W celu po prostu jakby przejścia jak największej ilości gry za pierwszym podejściem. Zobaczcie, on normalnie... Okej. No właśnie, że tutaj jak podchodzę do tych pomyków, czy to od ilości atakowania. White Prophet Hand. Co to jest? Czy to od ilości? Czekajcie, jakby moja postać się zgrzała czy coś? Nie wiem, taki się pojawił pasek, jakby mi było za gorąco. Nie wiem, o co chodziło. Zobaczmy ten White Prophet Hand, co to jest? To jest pewnie jakaś broń, no bo co? Foresight 6, Light Blast, Fire a Short Range Light Blast. Pokaż mi to. Aha, faktycznie Short Range. Praktycznie nigdzie nie dolatuje. No dobra. Zasięg jest zerowy, nie wiem po co to komu. Ale może jest potężne. Krótki zasięg, ale mocno, wiecie, mocno kopie. Dobra, wyłazimy z powrotem w kosmos. Och kurde. Ledwo doleciałem. I chyba teraz, czekajcie, uleczę się na wszelki wypadek. Jest przedmiot jakiś. I co, teraz stąd z powrotem na tamtą półeczkę chyba. A, i tu jest jeszcze jakaś półeczka. A, tamto przyszedłem. Czyli teraz tutaj. Ale to też jest ta półeczka, z której ja przyszedłem. Czy nie? Nie, no tak. Co to jest? Koniec kosmosu? Jakiś kurde do bani ten kosmos. A gdzie reszta kosmosu? Jestem zawiedziony. O Jezus. Dobra. Nie, no tak, no ja stąd skakałem przecież. Patrzcie, to jest ta szyba na samym początku, przez którą wyglądaliśmy i mogliśmy oglądać tą tutaj anomalię. Wydaje mi się, że to jest to miejsce. Ale to jeszcze chyba nie jest wszystko, bo pamiętam, że było jeszcze jedno miejsce, gdzie mogliśmy wyjść w kosmos. Słabo było w tym kosmosie, powiem wam. Kilka jakichś takich potworków niewielkich. Co tyle? Czekajcie, tam jeszcze widzę. Tam jest jakiś przedmiot na tej belce? Czy to tylko wygląda jak przedmiot? To jest jakaś lampeczka. Tak, to jest chyba lampeczka taka, jako tutaj świeci. Tylko tam dalej. No nic tu więcej nie widzę niestety. To chyba koniec naszej przygody w kosmosie, ale jeszcze jest drugie wyjście, pamiętam. To jest jedno z wyjść, a jeszcze było drugie, inne. No właśnie mi się skończył ten kosmos, jakiś kurde cienki jest. Cienki jest ten kosmos. Dobra, to mamy jedno wyjście w kosmos, poszukajmy drugiego. Dobra, jesteśmy. Żeby się tutaj dostać, moi drodzy, musieliśmy przejść przez takie miejscówki jak Arcology, później Icarus Walkways, później Arcology Underside. No i z Arcology Underside do windy i z tej windy tutaj, ja sobie tutaj synchronizuję ten bridge. Skończyły mi się synchronizery, no co za dziadostwo, patrzcie, kurde akurat, aj, cholerstwo. Dobra, heal nic, oj uleczyłem się, dobra, super. Upgrade healing method się nie da. Coś tu jeszcze jest poza tym? Jakiś sprzęt? Na dole coś było. Nie? Tu? Oj! Tu nic. Okej, czyli na dole była ta miejscówka, gdzie można stąd wyjść. W przestrzeń kosmiczną i zobaczcie jaka miejscóweczka nas czeka. Tam będziemy właśnie zwiedzać w naszym skafandrze na kolejnym streamie, także ja sobie tutaj już nałożę ten skafander, żeby o tym później nie zapomnieć. Mamy już jego naprawioną wersję. To jest broken. Dobra, jesteśmy ubrani, możemy skakać? Możemy, spoko. W takim razie jeszcze tutaj się przytulę do tego bridge'a, niestety nie synchronizuję go, bo wykorzystałem wszystkie synchronizacje. Szkoda, bo nie będę mógł się od niego też teleportować. Ale pamiętacie jak tutaj byliśmy, mam nadzieję i mam nadzieję też, że pamiętacie, że nawet podjęliśmy próbę wyjścia tutaj na zewnątrz. Tylko że wtedy właśnie nie mieliśmy jeszcze tego skafandra i to było problemem właśnie. A teraz już mając ten skafander, zobaczcie, możemy sobie wyjść na zewnątrz i cieszyć się tą lokacją, także to czeka nas na kolejnym streamie i w kolejnym nagraniu. Ja sobie wrócę do środka i się z wami pożegnam już spod bridge'a. Ok, tutaj musimy oczywiście wyrównać ciśnienie, jak w normalnej stacji kosmicznej. No i tutaj prawdopodobnie do tego breacha nas cofnie, jak teraz wyłączę grę. Także moi drodzy, wielkie dzięki za dzisiaj. Na streamie oczywiście jeszcze chwilę zostanę się pożegnać, a teraz pożegnam się z YouTube'em. Także wielkie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Wbijajcie na streamy, wbijajcie na Discorda. Nie zapominajcie o tym, że tam będziecie mieli wszystkie powiadomienia związane ze streamami. Także zachęcam do przyłączenia się do naszego serwera. No i z mojej strony to było na tyle. Pozdrawiam serdecznie i do następnego. Trzymajcie się.